Hello. No jak widać jesteśmy na naszym nowym mieszkanku. Dzisiaj się dużo działo, ale to wszystko dlatego, że wczoraj mieliśmy ten nasz nieszczęsny wypadek dusterem, ale o tym nie tutaj. Tutaj chcieliśmy wam pokazać, że już coś się naprawdę dzieje. Mieliśmy rozmowę w tym tygodniu z panem Darkiem, który pokazał nam, co jest okej, a co nie jest okej z tym projektem naszej łazienki. I no faktycznie kilka rzeczy były takich no grubo nie okej, chociażby zamontowanie prysznica, kabiny prysznicowej w taki sposób, gdzieś tego się fizycznie, kurde, nie dało tak zmieścić. No ale wiadomo, tak jak pan Darek mówił, projekt przyjmie wszystko. Dobra, ale nie przedłużając, mam do was jedną sprawę, bo zastanawialiśmy się, czy nam kolorystyka gresu pasuje w przedpokoju do paneli i do gresu na podłodze w łazience, więc teraz was zabiorę i powiecie, czy to jest ok, czy nie ok. Nam chyba całkiem pasuje. No dobrze, więc tak to wygląda. Ten gres szary po lewej stronie będzie w łazience. Gres ten z ciepłą taką marmurkową fakturą będzie w przedpokoju. A tutaj jeszcze jeden panel, żeby można było zobaczyć, czy kolorystycznie z panelem to się zgrywa. No jak dla mnie jest całkiem ok. Aczkolwiek no wiadomo, że te płytki położyłem tak na pałę, wzór się nie zgadza. Ale mi się chyba całkiem podoba. Bym powiedział, że łazienka jest zawsze oddzielnym pomieszczeniem, jest przeważnie zamknięta. Kurczę, ludzie malują sobie różne pokoje na różne kolory, więc bym powiedział, że to nie jest aż takie szaleństwo. No dobra, tyle z tego, a teraz pokażę wam taki krótki update tego, co tu się dzieje. Flashback. A teraz o klimatyzacji. Zdecydowaliśmy się, tak jak widzieliście w poprzednim filmie, na montaż jednostki chłodzącej. Tutaj centralnie, na środku tego okna nieotwieralnego, tego fiksa. I tak jak widzicie, mamy zrobione już bruzdowanie pod miedź i pod odprowadzanie skroplin. Było ciężko, bo to tutaj jakby ta ściana nad oknem z żelbet bardzo ciężko się bruzdowało. No i w porównaniu do tego, co miało być na początku, czyli myślenie schodzącej tutaj, to mieli panowie trochę, raz, że dłużej, no dwa, że ciężej, że właśnie przez ten żelbet. Instalacji wyszło trochę więcej. Planowaliśmy powiedzmy około 10 metrów, sądzę, że będzie jakieś 15, 12. Jakie koszty? Założenie pod tę instalację na gotowo, tutaj na balkonie też jest trochę tego więcej, żeby mieli panowie zapas przy montażu agregata. Całość kosztowała 2000 zł za przygotowanie. 2000 zł za przygotowanie, jednostka chłodząca plus agregat to jest koszt mniej więcej 3000-3500 w zależności jak będziemy chcieli dopasiony model, a montaż to jest około 600-700 zł, ale tym będziemy się zajmować pewnie na wiosnę, bo szkoda jakby nakładać na siebie koszty teraz, gdzie mamy tych prac trochę sporo. Tu jest już na gotowo, gdybyście popatrzyli. Ten element ja mam sobie wszystko podkazać skropiną. I panowie już założyli kolanko i syfon. Tak już wszystko jest gotowe pod instalację. Uii! Będzie chłodek. End of flashback. Możecie zobaczyć, że już nasze pobojowisko po zakładaniu klimy jest ładnie wyszpachlowane. To, co tu się zadziało teraz, to się przesuwają gniazdka. Wszędzie, gdzie mieliśmy na podłodze pojedyncze, to jest dowiercona i zrobiona druga puszka. Wszędzie, gdzie były pojedyncze, chcę mieć pełnowymiarowe drugie gniazdko. Tutaj jeszcze, ja chciałem do mojego części końca kuchni trzy gniazdka pod moją kawiarkę, młynek i coś jeszcze. Także jest pociągnięte nowe potrójne gniazdko. Tu, gdzie mieliśmy od dewelopera fabrycznie podwójne, też w kuchni zrobiliśmy potrójne. Wiadomo, gniazdek nigdy za mało, a potem całe życie będzie się jechało na przedłużaczach. No i jest biało, jest czysto, jest wyszlifowano, także coś się dzieje i no, widać efekty. Fajno, fajno. To chyba tyle z tego update'u. Fajnie jest. The next day. Dzień dobry. Jesteśmy pod Euro. RTV. Euro AGD. Gdyż mamy misję pralka i suszarka, Darek już robi przyłącze nam w mieszkanku, tak. I musimy się upewnić, czy wymiary są ok. Mamy na oku dwa konkretne modele, w sensie jedną konkretny model pralki, jedną konkretny model suszarki. Tak, obie rzeczy są od Beko. Idziemy to obczaić. A w ogóle robiliśmy już lekki research i te pralki Slim
to to, jakie oni podają wymiary, to jest trochę oszustwo. Mm. Ale o tym później. No, także idziemy teraz sobie zobaczyć. Zobaczycie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nam się uda to nagrać. A potem lecimy do mieszkanka i z miareczką zobaczymy, czy nam się to zmieści. I tu jest ta suszarka, która nam się spodobała. Jak widzicie, głębokość 46 cm i tak się to tak reklamuje. Ale jak spojrzycie tutaj, to tu odstają rzeczy. I jak to doliczyć, to pralka, ta suszarka ma 10 cm więcej. No, jeszcze tu mam odstające grzybki, nie? Więc to 46 to jest tylko tak, po tej 46 stronie. To jest od tego brzegu białego do tego białego. A tutaj jest takie odstające. Ale wygląda bardzo ładnie. Ale to, co jest jeszcze spoko, to jest to, że wygląda identycznie jak pralka. I otwiera i się. I że otwiera się w drugą stronę. W sensie, że suszarka otwiera się w prawo, a pralka otwiera się w lewo. No. Czyli jedno, drugie można zejść. Tak, jest łatwiej to pomieścić na chacie. Znaleźliśmy pralkę i tutaj case jest taki sam. Właśnie jak widzicie, to jest ta sama seria taka wizualna, więc jak tak, ale się przyjrzeć, to one są identyczne. Ale zobaczycie, że tamta po suszarka miała 46, tak. Ta ma 46,5, tak, ale z tej strony mniej trochę wystaje. Mniej wystaje. No tak, wam to pokażę na chwilę, sorry. Albo użył tak. No. Ale wygląda tak samo, nie? Tak, no, no i właśnie tak jak widzicie, drzwi się otwierają w drugą stronę niż tam, więc nie ma problemu. Wiecie, my się baliśmy trochę, że jeżeli suszarka będzie miała takie same drzwi, to potem jej nie otworzymy przez to, że toaleta będzie wisiała. A skoro jest w drugą stronę, to jest git. Jesteśmy już na miejscu w mieszkanku. Kasia wyjmuje urządzeń do świecenia, bo w łazience nie mamy światełka. I rozrysowaliśmy naszymi hieroglifami, jakby to wyglądało, no i jest trochę ciasno. Tak. Ale do zrobienia. Pani, powiem wam, że w sensie fajna była ta usługa projektowania łazienki w Leroyu, ale teraz jak już przyszło nam do robienia tej łazienki, to się okazuje, że ten projekt ma bardzo dużo bubli i takich rzeczy, które się nie da wykonać po prostu fizycznie. Tak, które są fizycznie niemożliwe i na przykład pani nam wstawiła pralkę w projekcie slim 46 cm. My się już tak nastawiliśmy, że ale fajnie, będzie wąsko. A się okazuje, że pralki, które mają 46 cm, one są mierzone tylko jakby po tym blacie, po obudowie. A jeszcze musicie wziąć uwagę, pod uwagę przyłącze, które jest z tyłu. Więc łącznie taka pralka, która ma niby 46 cm głębokości, jest głęboka na 53 cm. I to jest całkiem spora różnica, no. Zwłaszcza w łazience, w której na pralkę i suszarkę nie ma miejsca. No, to idę wam pokazać, może coś będzie widać. Ogólnie rzecz biorąc, może tutaj na podłodze widać, to co jest fajne, co widzieliście w tym sklepie, że pralka otwiera się w lewo i to są tutaj zaznaczone te kreseczki. Kasiu, przesuń się proszę w prawo. Tu mamy zaznaczoną suszareczkę i otwiera się ona w prawo. Przesuń się, Kasiu. A tu mamy kibelek i to jest ta nasza wnęka i to jest nasz problem, bo ogólnie rzecz biorąc na tej ścianie, tak jak widzicie, tu jest rurka do rezerwuaru wody, no to tu będzie kibelek i jak on będzie się kończył nam teoretycznie tu, a tutaj suszarka, to nie będzie miejsca na kolanka, więc kibelek będzie musieli przesunąć troszeczkę w prawo. Najprawdopodobniej w projekcie jest użyta całkiem spora szafka umywalkowa. Ona ma 76 cm, więc pewnie pójdziemy w coś bardziej standardowego, czyli 60-centymetrowego, tak żeby móc się odsunąć jednak trochę od tej ściany, bo w tym momencie jest tu ciasno. Wiecie, te pomiary są takie pi razy oko. Nie wiemy, jak bardzo odsunie nam się, tutaj będzie dostawiona ściana, jakby, nie? No. Nie wiemy, jak bardzo odsunie nam się ta ścianka, która nam zakryje te paskudne przyłącza. Nie mamy zielonego pojęcia, czy te 17 cm, które zakładaliśmy, to jest z samej ścianki, do tego dojdą centymetry płytek, czy nie, więc to jest tak wszystko mocno pi razy oko, ale nie wygląda to najlepiej. Ale ogólnie w sensie, już nie wspomnę o tym, że ucieka nam zdecydowanie walor estetyczny, bo to miało być tak, że tu po całości nad pralkami będzie sobie szedł blat, taki po prostu roboczy. I wstępne założenia było takie, że tu jest blat i tyle wystaje pralka, nie? A pralka wystaje jednak tyle. To jest duża różnica. Ale ogólnie cieszy nas to, że suszarka otwiera się na prawo, pralka na lewo, tak, jest dobrze, to bo się pomieści. Tak, bo od tego, jak blisko będzie toalety, to zawsze się otworzy. No. Jakoś to będzie. Tak. Ale
Tak. Z Leroya ewidentnie ma wady i to naprawdę duże. No. Powiem wam, że ładna fura, mogłabym taką jeździć, ale nie o tym. Andrzeju, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Leroy. Misja dowiadywanie się, czy na rzeczy do łazienki. Będziemy musieli czekać milion czasu. Idziemy też obczaić, czy ten brodzik, który wybraliśmy z kabiną prysznicową, nam na pewno pasuje. Tak. Idziemy to stestować. Jesteśmy w Leroy'u. I to jest ta kabina, którą chcielibyśmy zamówić. Ona się nazywa, zaraz wam powiem, Remix. To są drzwi przesuwne, czyli to. I ta ścianka boczna to też jest Remix. I brodzik to też jest Remix. Remix Sensa o wymiarach 90x120, tylko my byśmy chcieli zamówić biały. Biały brodzik także i tak. Szare drzwi. Problem jest taki. Srebrne. Problem jest taki, że to jest niedostępne. Najbliższy brodzik jest dostępny w Radomiu. To jest kawałek drogi. Nie chcemy jechać do Radomia, bo to Radom. Żartuję. Ale no, w sensie nie ma sensu jechać, więc musimy się dowiedzieć, czy można to zamówić tutaj do Giga Marketu, a w zasadzie to najlepiej już z dostawą do domu. I jak długi jest okres oczekiwania, bo ostatnio jak byliśmy po nasze baterie, to podsłuchałam, że jak pani chciała zamówić taką szybę, to pracownik jej powiedział, że trzeba to zrobić na zamówienie i czas oczekiwania to jest do kilku tygodni. A to jest bardzo szerokie pojęcie. Także chodźmy się dowiedzieć, ile będziemy na to czekać. Wracamy do was. Już jest później, bo mieliśmy jeszcze trochę innych rzeczy. Odbieraliśmy Mariusza z lotniska i byliśmy w Primarku, ale to takie małe grzeszki. Ale możemy wam powiedzieć, jak jest z tą kabiną prysznicową? Tak. Okres oczekiwania wcale nie jest tak długi, jak się martwiliśmy. Pod warunkiem, że zamawiacie markę własną Leroy Merlin, czyli Sensea. Myśmy wybierali to wszystko, akurat drzwi prysznicowe, szyba i brodzik jest z ich serii. I to tak samo jak umywlaty umywalkowe, tak. I szafki, to jest ich, my akurat wybraliśmy model Remix, ale firma to jest Sensea, a to jest firma własna Leroy Merlin i wszystkie te produkty są mniej więcej w 5-dniowej dostawie. Tak. Natomiast są też takie kabiny prysznicowe, gdzie pan powiedział, że czekanie to jest 1,5 miesiąca albo nawet 2,5. Więc wszystkiego trzeba się dowiedzieć na miejscu, natomiast jak to się zamawia? Najlepiej pójść do sklepu, który jest gdzieś najbliżej was. Tak. Zamówić wszystko stacjonarnie u pana. Przywiozą to do sklepu. Ze sklepu będzie to wysłane po prostu dostawczakiem na paletach. Tak. Za to się płaci bez wniesienia jakieś 200 zł. Jakieś 200 zł, mniej więcej. No pewnie w zależności od tego, ile tam tych gratów macie. Ale tak. Bo jakbyście chcieli zamówić to samo przez internet, to zamawiacie wtedy z magazynu centralnego. Tam są te porypane metody dostawy, o których już wam kiedyś mówiłem przy płytkach. I że możecie do wyboru kuriera, który ma do zabrania mniej więcej jakieś chyba paczkę 50 kg. To jest jedną, maksymalnie jedną europaletę niby, tam jest do 120 kg. Natomiast to problem jest upchnąć to do tego samochodu i zamówić coś takiego, co by się zmieściło w tym limicie. Także drugą opcją jest punkt odbioru paczek w sklepie lub trzecia opcja odbioru w sklepie, ale to dotyczy tylko w momencie, kiedy jakiś produkt jest na stanie w danym sklepie. W związku z tym tak czy siak lepiej pójść stacjonarnie, zamówić to sobie ze obsługą klienta, przywiozą, po czym wyślą do was swoim dostawczakiem i jesteście happy. I te kupony z program DOM obowiązują zarówno w internecie, jak i przy takim zamówieniu w sklepie stacjonarnym, więc juhu! Tak, także słuchajcie, musimy teraz właśnie się zmuszczyć i pewnie po weekendzie, bo w zasadzie jak dzisiaj byliśmy, to już wybraliśmy sobie trochę, w razie czego trochę inną umywalkę, dlatego że tak jak widzieliście wcześniej, mamy problem ze zmieszczeniem tego kibelka i umywalka, która nam się bardzo podobała, wygląda ekstra pod warunkiem, że jest do dużej szafki takiej łazienkowej, do 75, a jak mielibyśmy zmienić szafkę na 60, to wtedy ta umywalka już wcale nie wygląda dobrze. Ten konkretny model. Tak, ten konkretny model. Już znaleźliśmy inny, także mamy powybierane już wyjścia awaryjne. Musimy teraz uzgodnić z panem Darkiem po weekendzie, co on poleca. Czy nie będzie jednak prościej właśnie tej szafki zmienić na mniejszą z uwagi na to, że wtedy trochę bardziej będziemy się mogli odsunąć z kibelkiem od tego rogu. No i to tyle. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Komentarz. I subskrypcję. Tak. A nawet co możecie zrobić?
wcisnąć dzwoneczek. Będzie nam miło. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!